Witaj. Chyba jednak odczułem dzisiejszej nocy wpływ burzy magnetycznej, chociaż jej moc była o wiele mniejsza od zapowiadanej. W każdym razie sen zakończył się o godzinie 2 w nocy. Podreptałem pół godziny po oszronionej trawie pod niebem pełnym gwiazd. Niestety mój Samsung nie stanął na wysokości zadania, ale uwierz mi, że niebo było pełne gwiazd i świeciły one niezwykle intensywnie. Zdawały się być bardzo blisko. Jak ręką sięgnąć. Teraz zapach porannej kawy wypełnił cały dom i zaczyna się piękny dzień. Za chwilę przedstawię Ci nagranie z rozmowy z Dieterem Broersem. Co jeszcze znajdziesz w tym filmie? Swoją oceną aktualnej sytuacji w przestrzeni energetycznej podzieli się z Tobą moja, ale chyba już także Twoja, bo nie spotykamy się przecież z nią pierwszy raz, znajoma z Londynu i Joanna. Zanim zaczniemy, mała refleksja przy porannej kawie. Występujesz dzisiaj znów, po raz kolejny, na deskach teatru zwanego życiem. Jedna rzecz mogła umknąć Twojej uwadze. Mogłeś zapomnieć, że jesteś jednocześnie aktorem i reżyserem, który na dodatek napisał scenariusz sztuki, w której grasz. Napisał i tchnął życie w postaci na scenie. Spróbuj spojrzeć dzisiaj, a może od dzisiaj już zawsze, na wszystko, co się dzieje z tej właśnie perspektywy. Z przekonaniem, ba, a może nawet z wiedzą, że nie jesteś tym awatarkiem oślepianym przez światła podążających za każdym jego krokiem reflektorów. Awatarkiem gnębionym przez inne marionetki na scenie teatru. Teatru, do którego coraz częściej pasuje określenie cyrku. Zobacz, że to twoja ręka sprowadziła wszystkie postacie na scenę, aby wywołać pewne interakcje między nimi wszystkimi, ale głównie chodzi o ich relację z tobą. Jeśli znane ci są filmy Woody'ego Allena, to pewnie wiesz, że ma on zwyczaj wskakiwać jako aktor w krótkie epizody reżyserowanych przez siebie filmów. Tylko że są to jedynie krótkie sceny, prawie nigdy nie gra on głównych bohaterów. A ty ciągniesz swój spektakl, może już nawet kilkadziesiąt lat, i to w roli głównej. Walczysz, bronisz się, uciekasz przed sytuacjami, które sam wykreowałeś tylko po to, aby ci one coś przypomniały. Zobacz to. Nie jest wykluczone, że to już wystarczy. Ale proponuję pójść dalej. Podziękuj przebranym aktorom za przypomnienie tego, co mieli ci przekazać i pokazać. Jest za co dziękować, bo dali z siebie wszystko. Grali tak dobrze, że spowodowali w twoim umyśle sztorm, falę potężnych emocji. Czasem mogło ci się wydawać, że w tych falach toniesz. Wybacz im wszystkim, ale wybacz skutecznie. Skuteczne wybaczenie to zrozumienie, że tak naprawdę nie ma nic do wybaczenia. To ty ich zaprosiłeś do udziału w twoim spektaklu. A jeśli oni, tak samo jak ty, również identyfikują się z odgrywanymi przez siebie rolami, mogą czuć w głębi duszy poczucie winy. Winy, że cię zranili. Zdejmij z nich tę winę. Podziękuj. Wyjdź poza karmę. Słyszałeś może o fenomenie, że aktorzy grający w sztuce przez dłuższy okres czasu, a są przecież spektakle, które nie schodzą z afiszy teatralnych przez wiele lat, identyfikują się z odgrywanymi postaciami tak dalece, że przejmują ich nawyki, zachowania, a czasami nawet wymyślone przez reżysera i przypisane im choroby. Jedyna rada to spojrzenie na scenę z widowni, jako twórca tego wszystkiego. I podjęcie decyzji, wyboru, czy chcę nadal w tym trwać. A może po prostu podoba ci się gra w ciociu babkę, tak dosadnie przedstawioną w filmowym klasyku Dzień Świstaka? Jeśli to tak, jeśli lubisz jazdę na ostro i adrenalinę, to graj dalej. Ale niech to już będzie twoim świadomym wyborem. Tylko nie zapominaj, że życie to kabaret. Czy pamiętasz Evergreena Lizy Minnelli pod tym samym tytułem? Na wszelki wypadek link do tego utworu zamieszczam w opisie do tego wideo. Jeśli jednak chcesz wyjść z pętli czasu odgrywanego spektaklu, to pisz nowy scenariusz. Zainscenizuj nowy spektakl.
I zobacz już teraz oczyma wyobraźni jego tytuł na plakacie przed wejściem do Teatru Wielkiego. Wielkiego Teatru Twojego Życia. Rozgadałem się, a Dieter już czeka. Zapraszam. Pada dzisiaj, dlatego siedzę pod dachem. Co u ciebie? A może to zadaszenie ma chronić cię przed promieniowaniem ze słońca po tym wybuchu ostatnim? Nie, po prostu przeszedł silny deszcz. Ale teraz już świeci słońce. Chociaż muszę powiedzieć, że to już nie lato. Ale wszystko jest w porządku. Dieterze, może zacznijmy naszą rozmowę od tego wybuchu koronalnego na Słońcu na przełomie 9 i 10 października. Media prześcigały się w szerzeniu apokaliptycznych wizji na temat nadchodzącej burzy magnetycznej. Według niektórych źródeł miał zniknąć internet oraz miały pojawić się przerwy w dostawach prądu. Dieter? Burzę geomagnetyczną faktycznie mamy, ale jej siła to jedynie 2 w 5-stopniowej skali. W ciągu jednego cyklu słonecznego, który trwa 11 lat, burz klasy G2 jest średnio 600. To, z czym aktualnie mamy do czynienia, to w zasadzie peanut. Tomek? W każdym razie z tą paniką w mediach jest coś na rzeczy. Może szykują nas do tego, że w każdej chwili może zniknąć internet, a winą za to obarczy się słońce? W Niemczech państwowa telewizja od jakiegoś czasu i coraz częściej emituje instrukcje, jak poradzić sobie przez dłuższy czas w życiu codziennym bez prądu. A może po prostu chce się nas przyzwyczaić do takich ostrzeżeń, aby uniknąć paniki, gdy naprawdę będzie poważnie. Dieter, zapamiętaj sobie regułę. Krytycznie zaczyna się wtedy, gdy plazma z wyrzutu koronalnego na Słońcu osiąga Ziemię w ciągu 17 godzin lub szybciej. Wtedy ten ładunek ma prędkość prawie 9 milionów kilometrów na godzinę i jest to prawdziwy pocisk, który deformuje na jakiś czas pole magnetyczne Ziemi i zaczynają się wtedy zakłócenia. Blackouty, zanik komunikacji itd. Jeśli ktoś rozpowszechnia więc informacje w stylu, że słoneczne inferno osiągnie Ziemię za na przykład 20 godzin, to albo nie ma pojęcia, o czym pisze, albo przyświeca mu inna intencja. Osobiście uważam, że wkrótce będziemy mieli do czynienia z wybuchem koronalnym, który spowoduje wyrzut plazmy tak potężny, że dotrze on do Ziemi bardzo szybko. Może nawet w ciągu 12 godzin. Najważniejsze jest to, aby witać tę energię bez lęku, ze zrozumieniem, że ten podmuch przyniesie uwolnienie. Jestem przekonany, że gdy wtedy przez jakiś czas będziemy bez środków komunikacji, do których się przyzwyczailiśmy, u wielu z nas przejawią się zdolności telepatyczne. W grudniu będziemy mieli do czynienia z potężnymi energiami z kosmosu. Zobaczymy, czy Słońce zagra w tej kosmicznej orkiestrze. Myślę, że my wszyscy mamy na to wpływ. Nasze nastawienie, wibracje określają masę krytyczną, której sygnał jest odbierany przez kosmos. Wybuchy koronalne na Słońcu powstają w miejscach tzw. plam słonecznych. Obserwacja plam pozwala ze sporą dozą dokładności prognozować przyszłe wybuchy. Tu jest fotografia plamy o nietypowym kształcie. Plamy, której wielkość kilkakrotnie przekracza wielkość Ziemi. Jest dokładnie okrągła. Nie przypominam sobie niczego podobnego. Plamy mają zawsze nieregularne obrzeża, tak jak na tej fotografii. Obserwujmy to miejsce. Plamy na Słońcu mogą się tylko powiększać. Znikają dopiero po wypuszczeniu przez nie energii podczas wyrzutu masy. Wygląda na to, że ta plama zaserwuje nam bardzo pokaźny wybuch w przeciągu kilku, może kilkunastu tygodni. Niewykluczone, że będzie miała swój udział w przewidywanych na grudzień kosmicznych wydarzeniach. Tutaj przerwę na chwilę Dieterowi. Miałem w zeszłym tygodniu zaszczyt wystąpić na Zoomie przed niemieckojęzyczną społecznością skupioną wokół Dietera Brouwersa. Dieter organizuje dla uczestników swojego klubu regularne spotkania, podczas których poruszane są także tematy, których nie spotkamy na jego otwartych forach. Tego dnia Dieter opowiedział m.in. o swojej znajomości z Alexem Collier, ciekawym człowiekiem, przez opinię publiczną już dawno zaszufladkowanym jako generator teorii spiskowych. Jakiś czas temu Dieter poprosił o ocenę zawartości prawdy w przekazach pana Collier kilku swoich znajomych remote viewerów.
Ich niezależne od siebie odpowiedzi typowały marker prawdy na co najmniej 80%. Ciekawe, że Alex Collier opisywał to, co się aktualnie dzieje już w roku 1994. Zainteresował mnie ten Alex. Postanowiłem zgłębić sprawę i wysłuchałem jego ostatniego, prawie dwugodzinnego wywiadu, który został wyemitowany kilka dni temu, 8 października. Dla potrzeb niniejszego nagrania przetłumaczyłem krótki fragment podcastu. Zawartość prawdy w tej wypowiedzi oceniam na 100%. Posłuchaj. So we can unite, so that humanity can come. Możemy się teraz zjednoczyć. My, jako ludzie, aby ludzkość mogła zebrać się na Ziemi w swojej własnej, prawdziwej częstotliwości mocy, której nikt z nas tak naprawdę nie rozpoznał z powodu tej całej manipulacji. Musimy się zakotwiczyć w naszej własnej, prawdziwej częstotliwości. Zbierzmy się jako jednostki albo jako grupa dusz lub części składowe grup dusz. Musimy zebrać się razem jako ludzkość i odłożyć na bok wszystkie nasze bzdurne kłótnie i różnice. Zróbmy tę robotę, a potem zadeklarujmy, że bez względu na rasę, wyznanie czy kolor skóry, zamierzamy żyć wspólnie na tej planecie i jako rodzina. A kiedy już osiągniemy ten punkt, to wtedy rozmawiajmy. Wtedy snujmy plany i wypracowujmy kompromisy. Musimy zjednoczyć się dobrowolnie, jak wolontariusze. Solidarni wobec siebie. To ma się stać. Już najwyższa pora. Jesteśmy solidarni. Jesteśmy jedną rasą ludzką i szanujemy siebie wzajemnie. Nie tylko szanujemy, ale chronimy i wspomagamy siebie. Szanując się nawzajem, przywracamy wolność. Czy rozumiesz, co mówię? Szanując i chroniąc się nawzajem, pozostaniemy wolni. To się stanie. Inaczej powtórzymy ten cały cykl od nowa. A nikt przecież tego nie chce. I jeszcze coś. Świadomość rośnie w tych nowych częstotliwościach. Wszyscy wchodzimy w naszą osobistą moc, w boskość. Wszyscy wchodzimy w przestrzeń prawdziwej boskości. Wielu z nas nie rozumie, co to naprawdę oznacza i jakie są tego konsekwencje. Być całkowicie pewnym siebie i wolnym, bezwarunkowo odpowiedzialnym za siebie, co wyklucza możliwość manipulacji przez jakiekolwiek siły zewnętrzne. Chcesz wolności dla siebie? To bądź wolny. A następnie chroń wolność osoby obok ciebie, twoich sióstr, braci i dzieci, jednocześnie ucząc ich wolności. Jeśli uważasz, że apel Alexa Collier ma sens, napisz krótkiego maila na adres zjednoczeni2021@gmail.com. Ten mailowy adres zamieszczę również w opisie do tego wideo. W dalszym ciągu spotkania w wąskim kręgu Dieter przypomniał osobę i dzieło Burkharda Heima, niemieckiego fizyka, któremu po raz pierwszy w historii udało się w ramach jednego modelu metodami fizyko-matematycznymi zintegrować do tej pory dla nauki wykluczające się sfery ducha i materię. Ciekawe, że obliczenia leżące u podstaw modelu Burkharda Heima nie mogły zostać obalone do dnia dzisiejszego, a prób w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat było wiele, także z zastosowaniem najmocniejszych komputerów. Heim uzupełnił naszą czasoprzestrzeń, a więc 3D plus czas, do 12 wymiarów. Udowodnił, że wszystko, co jest materią, nawet cały wszechświat i wszystkie inne siostrzane wszechświaty, powstały z duchowego wymiaru. Powstały i są z tego wymiaru sterowane. My, jako istoty ludzkie, jesteśmy wkomponowani w tę 12-wymiarową przestrzeń.
Burkhard Heim widzi poziomy 10 i 11 jako siedzibę wyższego ja. Wymiary od 9 do 12 nazwał przestrzenią G4. Przestrzeń, z której zaczyna się proces wszelkiego tworzenia. Według Heima wymiary 7 i 8 są wszechpotężnym, uniwersalnym bankiem danych, zawierającym wszystkie wydarzenia, które kiedykolwiek zaistniały w całym kosmosie. Cała ta wiedza, wszystkie zapisane tam doświadczenia ze wszystkich czasów są do dyspozycji naszego wyższego ja. Są tam zapisane także wszystkie doświadczenia każdego człowieka, kiedykolwiek żyjącego na naszej planecie. Ciekawe, że francuski fizyk Jean Charon, autor kompleksowej teorii względności, równolegle doszedł do podobnych wyników. Jednocześnie twierdził on, że wszystkie indywidualne przez człowieka wygenerowane informacje, a także wszystkie w ciągu życia przeżyte doświadczenia są zapisane w elektronach ciała fizycznego. Charon twierdził, że mózg nie posiada zdolności przechowywania informacji. Jego rola polega na emitowaniu elektromagnetycznych impulsów w celu uzyskania dostępu do informacji zapisanej w elektronach. Ciało człowieka z jego nieskończoną ilością elektronów jest czymś w rodzaju potężnego sensora uczestniczącego w kwantowych procesach komunikacyjnych wszechświata. Po klubowym spotkaniu przeprowadziłem z Dieterem rozmowę, zapis fragmentu której teraz Ci zaprezentuję. Tomek, Dieterze, chciałbym krótko wrócić do tematu karmy. To jest ekstremalnie ważny temat na dzisiaj. Mówiłeś o tym fenomenie już wcześniej w związku z kompleksową teorią względności Charona. Bo co to jest właściwie karma? To są nasze doświadczenia, programy, które zostały zapisane w elektronach naszego ciała. Teraz pod wpływem potężnych energii spływających na Ziemię elektrony przechodzą w tak zwany stan wzbudzony, co prowadzi do wyrzucania zapisów, często bardzo traumatycznych. Zadzwoniła do mnie znajoma, która w sposób bardzo plastyczny opisała proces, który miał u niej miejsce kilka dni temu. Telefoniczna rozmowa z jednym z rodziców ożywiła pamięć traumatycznych wydarzeń z dzieciństwa. A już myślałam, powiedziała moja rozmówczyni, że tę całą historię zamknęłam w kuferku na klucz i klucz wyrzuciłam. A tu kuferek nagle eksplodował, pojawił się szok. Dociera do mnie ostatnio bardzo dużo informacji o podobnych przypadkach, ale przytaczam ten właśnie, ponieważ został on w sposób niezwykle trafny i przemawiający do wyobraźni opisany. Wydaje mi się, że powinniśmy zgłębić ten temat, bo energie wzmacniają się z każdym tygodniem, w związku z czym te procesy będą eskalować. Wygląda na to, że kosmos przystąpił do ostatecznego uwolnienia nas od wszystkiego, co mogłoby przeszkodzić w przeciśnięciu się przez ucho igielne, do którego zbliżamy się wielkimi krokami. Najwyraźniej drogi odwrotu już nie ma. Dieter? Tak, to jest czysto fizyczne zjawisko. Wielu nauczycieli duchowych mówi dużo w tym kontekście o energii. Może nawet za dużo, deprecjonując to pojęcie. Nie zawsze też zdają sobie sprawę, o co tak naprawdę chodzi w obserwowanym podwyższeniu częstotliwości. Tak, to jest energia, którą można mierzyć. Emocji zmierzyć nie możemy. Ale zmierzyć możemy energetyczny cień każdej emocji. O, zobacz, energetyczny cień emocji. Właśnie stworzyłem nowe określenie dla tego efektu wtórnego. Neurony mają pole o specyficznej sile i częstotliwości. Przypomnijmy sobie badania profesora Persingera, który mierzył siłę pola elektromagnetycznego u ludzi przebywających w określonych stanach emocjonalnych. Persinger w jednym z wywiadów stwierdził, że przy wystąpieniu pewnych warunków energetycznych mózgi wszystkich ludzi żyjących obecnie na planecie mogą zostać zsynchronizowane w ciągu 4 do 5 minut. Wydaje mi się, że słowa Persingera były prorocze i że warunki owe stworzy nam niebawem kosmos. Rewolucyjne badania Persingera dają się niestety wykorzystywać również do manipulacji ludźmi. Poprzez oddziaływanie na jednostki lub grupy ludzi specyficznymi polami możemy wzbudzać w nich dowolne stany emocjonalne. I to się dzieje właśnie dzisiaj. Z teorią Charona jestem za pan brat od 42 lat. Potem dołączył model Burkharda Heima. Zgłębiałem te nauki latami, ponieważ czułem, że jest to genialne wytłumaczenie dla procesów zachodzących w naszym życiu. Dzisiaj jestem jednym z ostatnich Mohikanów będących strażnikami tej wiedzy, ale chyba jedynym strażnikiem uzupełniającym ją o aktualny kontekst. Miałeś rację twierdząc, że promieniowanie wzbudza elektrony. Bardzo ważne jest promieniowanie z centrum galaktyki. Przyjęła się nazwa Meser. Można powiedzieć, że jest to wiązka laserowa w zakresie mikrofal. Dużą część tego promieniowania przyciąga jak odkurzacz, słońce.
mające największą grawitację w naszym Układzie Słonecznym. Ta energia zostaje w Słońcu zmagazynowana, transformowana i przekazywana dalej. Ona wzbudza elektrony, które wyrzucają zawarte w nich zapisy. Te najcięższe, obarczone największą masą emocjonalną, idą na pierwszy ogień. Widzę analogię z działaniem mojego wynalazku, urządzenia 150 MHz, pozwalającego dotrzeć do ukrytych w zakątkach naszej podświadomości traumatycznych wydarzeń. Wtedy wypadają te przysłowiowe trupy z szafy. Otrzymałem ostatnio kilka ciekawych maili od terapeutów pracujących z tym urządzeniem, którzy opisywali następujący fenomen. Przy pracy z pacjentami, którzy zjawili się u nich z czysto fizyczną bolączką, jakimś stanem ostrym, nagle pojawiają się wizje z przeszłości, które pozwalają, pozostanę tu przy opisanym przez ciebie przypadku twojej znajomej, odnaleźć zagubiony klucz od kuferka z traumami. Do tych pokładów podświadomości można było dotrzeć z pomocą mojego aparatu i wcześniej, ale działo się to podczas specjalnych sesji, na które pacjenci zjawiali się właśnie z taką intencją. A teraz dzieje się to coraz częściej automatycznie. Nie zapominajmy, że 150 MHz to częstotliwość harmoniczna węgla, będącego podstawowym budulcem życia całej biosfery. Słońce nadaje również w częstotliwości 150 MHz i natężenie energii o tych częstotliwościach wzrasta z dnia na dzień. Tomek? Okej, rozumiem, ale czy przypadkiem odpalanie wspomnień i karmicznych zapisów nie jest też związane ze słabnącym polem magnetycznym Ziemi? Dieter? Fala elektromagnetyczna składa się z połączonych pól elektrycznych i magnetycznych. Przy 150 MHz obserwujemy ich zmiany 150 milionów razy na sekundę. Gdy mówimy o polu magnetycznym Ziemi, nie jest to pole zmienne, tylko statyczne. Dlatego igła kompasu pokazuje stabilnie północ. A więc w związku z Ziemią mamy statyczne pole magnetyczne oraz rezonans Schumana, którego częstotliwość główna coraz częściej stabilizuje się na poziomie 8 Hz. Przypomnę, że 8 Hz to częstotliwość szyszynki, naszych wrót do wyższego ja. Wzmocniona częstotliwością 8 Hz szyszynka pomaga nam w odnalezieniu owego wspomnianego już wcześniej kluczyka. Kontakt z wyższym planem pozwala rozpoznać i na nowo zinterpretować pewne sytuacje. Odnajdujemy je, ponieważ we wszechświecie nic nie da się na stałe ukryć. Tomek? Zmiana tematu. Dieterze, muszę ci powiedzieć, że mój stary krąg znajomych, z małymi wyjątkami, kompletnie się rozsypał. Dieter? Ja mam dokładnie to samo. Tomek? Ale na horyzoncie zaczęły się pojawiać istoty, można powiedzieć, znikąd. W ciągu ostatnich kilku miesięcy są ich już setki, a przy spotkaniach z nimi odnoszę wrażenie, że to rodzina zbiera się w związku z jakimś nadchodzącym ważnym wydarzeniem. Taki poziom komunikacji zdarzał mi się wcześniej jedynie z nielicznymi, a teraz to po prostu standard. Dieter? Wczoraj spotkałem się z zaprzyjaźnioną rodziną z Niemiec, która również mieszka w Grecji. Spędzili ostatnio tydzień w Niemczech dla załatwienia jakichś formalności. Spotykali się ze starymi przyjaciółmi, z którymi znają się od 20 czy 30 lat. Byli zszokowani. Twierdzą, że ich zupełnie nie poznali. Dzisiaj nie mają sobie już nic do powiedzenia. Ten proces ma obecnie miejsce wszędzie. Tak ma być. Zbierajmy rodzinę. Tomek? Dieterze, coraz częściej w internecie pojawiają się fotografie z dziwnymi obiektami w okolicach Słońca. Niektóre z nich pojawiają się nagle i równie nagle znikają, tak jakby przebywały z innego wymiaru. Wspominałeś już o tym zjawisku, ale teraz wydaje się ono nasilać. Czy mamy coś nowego na ten temat? Dieter? To może wyglądać jak jakaś bajka, ale ja wiem, że przy pewnych poziomach energii dają się otworzyć wrota do innych wymiarów. Teoretycznie zostało już to dawno udowodnione, a to, że praktyczną stronę tych eksperymentów trzyma się w ukryciu, nie zmienia faktu, że mają one miejsce nie tylko wokół Słońca, ale także u nas na Ziemi. Z pomocą potężnych energii możemy również wpływać na linię czasu. Poprzez tunele czasowe można nawiązać kontakt nie tylko z innymi wymiarami, ale również z przeszłością i przyszłością. Są siły obecnie bardzo aktywnie w tym temacie działające. Ale są to poważne sprawy i nie powinno się ich omawiać na marginesie, wyrwanymi z kontekstu. Może w przyszłości pochylimy się nad tym tematem. Jakby nie było, obecny czas to ostatnie ruchy w partii szachów życia. Partii, w której obie strony już wiedzą, po czyjej stronie jest szala zwycięstwa.
Kiedy spojrzymy na szachownicę życia z pozycji czystego ducha, który sam z siebie wie, co jest prawdą, a nie tylko spogląda na wydarzenia przez zmanipulowany filtr ego, filtr, który roztacza przed nim iluzoryczny, sztuczny świat, to automatycznie dojdziemy do wniosku, że jest nam dana cała moc w niebie i na ziemi. Zostaliśmy po prostu zmanipulowani. Wmówiono nam, olbrzymom, że jesteśmy karzełkami. Ale śpiący olbrzym właśnie się budzi. Jego pierwszym po przebudzeniu zadaniem, jedynym zadaniem powinno być teraz odnalezienie drzemiących wciąż jeszcze braci i sióstr. Dobrze, a więc do pracy. Wszystkiego najlepszego, przyjacielu. Ściskam cię serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Powtórzę się, cudownie, że jesteś. Cześć, przyjacielu. I tak się skończyła moja rozmowa z Dieterem Broersem. Jak zawsze interesująca i ciepła. Dziękuję z całego serca wszystkim słuchaczom mojego kanału. Specjalne dzięki dla osób moją pracę wspierających. Wasza hojność sprawia, że mogę regularnie publikować nagrania. Pozdrawiam ciepło. Tomek. Halo, halo. Halo, halo. Cześć, cześć, cześć. Rozmawiałem dzisiaj rano z Dieterem, on mi przysłał parę pomiarów, parę obrazów, no czyli tak szkiełkiem i okiem badał to, co się dzieje w przestrzeni na Słońcu. Nie będę ci o tym opowiadał i po prostu chciałbym ciebie się zapytać, co się teraz dzieje na przykład, tak w przestrzeni, teraz z punktu widzenia osoby czującej i widzącej te wszystkie procesy. Schodzą różnego rodzaju informacje na Ziemię, ale to nawet nie w ten sposób tylko wygląda. Ja miałam taką informację, że trzeba bardzo dużo chodzić, żeby tak jakbyśmy naszymi stopami mieli oddać Ziemi to, co nam już jest niepotrzebne. W ten sposób. Ziemia dla mnie wyglądała tak, jakby była w takie kółeczka, tak jak ktoś kiedyś, no czasami obserwowaliśmy jako dzieciaki osoby palące i ktoś puszczał kółeczka takie z dymu, to ja widziałam Ziemię wsadzoną po prostu w takie kółeczka. Była informacja, że to te kółeczka schodziły w dół i wchodziły na górę, wyciągając z Ziemi, nie tylko z Ziemi, ale i z nas ludzi, różnego rodzaju programy i to miało za zadanie nam pomóc to pousuwać. Ale Ziemia w ogóle wygląda tak, jakby była przed kichnięciem, bo to tak wygląda, jakby Ziemia była podrażniona tym wszystkim, co się w tym momencie dzieje. Słońce mamy oklejone, tak jakby ono było czymś zablokowane, jakąś błoną, takim zamknięte w takim ala kokonie i to wygląda tak, jak by było cały czas ten kokon, nie samo Słońce jako Słońce, bo to już dochodzi do Słońca, ale tak jakby ten kokon próbowano rozbić. I to są czynniki zewnętrzne, które na to działają. I przez to ta aktywacja tego Słońca jest dużo większa. My jako ludzie powinniśmy spędzać bardzo dużo czasu w naturze, im więcej, tym lepiej. Cały czas nas się ostrzega, że jest, delikatnie mówiąc, że jest za dużo słońca w słońcu, że musimy ograniczać kontakt, bo jest bardzo duże promieniowanie. Absolutnie nie. Bo my ludzie możemy operować na tak zwanym paliwie kosmicznym, czyli słonecznym. Nie potrzebujemy jedzonka, nie potrzebujemy wody, nie potrzebujemy niczego, jeśli mamy dostateczną ilość po prostu promieniowania słonecznego. My jesteśmy bateriami, które się ładują tym słońcem. A o co chodzi tak naprawdę ze słońcem? Jako Słowianie patrzyliśmy kilka razy dziennie na słońce. Wpatrując się w słońce o pewnych porach, mamy pewność tego, że nam się będzie aktywowała szyszynka. Jeżeli ona jest zwapniona, jeżeli ona jest obciążona, jeżeli ona jest po prostu zaciemniona, ona nie pracuje prawidłowo. Co ja bym sugerowała w tym momencie? Patrzeć na słońce, po prostu ze 2-3 razy dziennie zatrzymać się i kilka minut dziennie patrzeć, po prostu bez okularów żadnych słonecznych, bez niczego patrzeć na słońce. A czy masz jakąś sugestię, może obserwację, czy te procesy aktualnie zachodzące mają jakiś związek z karmą? Bo Dieter bardzo ciekawie to w sposób naukowy tutaj znów opowiadał. Wiesz co, ja ci powiem inaczej. W tej chwili w ogóle jest, ja nie wiem, o czym mówił Dieter, bo na ten temat nie zdążyliśmy
możemy porozmawiać, ale po prostu ja ci powiem coś od siebie. Wiem, że w tym momencie następuje coś takiego jak spłata karmy i przyspieszenie jej wyczyszczenia. Czyli na zasadzie takiej, że czasami ludzie zwlekają z pewnymi rzeczami, bo tak, taki sposób był sprawdzony, ja tak będę postępował dalej, bo tak jest mi wygodnie i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie nie ma już czegoś takiego, jak bo tak mi jest wygodniej. Nieważne, że siedzimy na gwoździu, że nas pupa kuje, że tak naprawdę nie do końca może jesteśmy w miejscu, w którym byśmy chcieli być, teraz jest przyspieszenie. I czy my chcemy, czy nie bardzo chcemy, to jeśli my nie ruszymy tak zwanych naszych czterech literek, to nas z tego miejsca wywali coś. Czyli my musimy zacząć przełączać się na nowe struktury, na nowe zasoby, na nowe, musimy iść do nowego. Coś, co będzie nam pomagało w realizowaniu się tego nowego świata, ale my przede wszystkim musimy zrobić sobie tak zwany rekonesans tych ostatnich kilku miesięcy, nawet nie kilku, tylko kilkunastu. Praktycznie od początku 2020 roku powinniśmy sobie tak zrobić przegląd techniczny danych, które wtedy na nas wszystkich zostały zrzucane masowo i zrobić sobie tak zwany rachunek sumienia tego, co się działo w tym okresie i co się w naszym życiu zmieniło, co już nie działa, absolutnie nie działa i co powinniśmy gdzieś w inny sposób zapoczątkować. Bardzo dużo rzeczy, do których byliśmy przywiązani, one stracą dla nas wartość jakąkolwiek. W tym momencie bardzo dużo relacji się rozsypa. To, co nie działa, czy zostało zbudowane na starych zasadach, to się będzie rozchodziło. Tak jak to się mówi, jak człowiek utyje, no nie zmieścisz się w trzy razy mniejsze ciuchy niż twój rozmiar teraźniejszy, a my po prostu idziemy do innej energii. Ta energia będzie tętnić, to będzie pulsować. My się mamy grupować, my mamy przyciągać do siebie i wchodzić w relacje z ludźmi, którzy podobnie myślą do nas. Osób, które są otwarte na innego rodzaju procesy przetwarzania. W tym momencie jest to przekliknięcie zegara na tak zwany nie turn back time, czyli cofnij czas do tyłu, tylko spowoduj w swoim życiu taką zmianę, żebyś się czuł w tej zmianie lepiej niż przed tą zmianą. I to jest właśnie ten cały proces karmiczny, który się w tym momencie będzie nam objawiał. Zresztą bardzo dużo osób na przykład robiło unicia o braniu odpowiedzialności za wiele rzeczy, a teraz to jest czas tak zwany, no przychodzi tak zwana kosmiczna skarbówka przed tym, żeby coś nowego w sobie zapoczątkować. Tak, ciekawe to wszystko. Wydaje mi się, znaczy wygląda wszystko według wszelkich znaków tutaj na niebie i na ziemi, że te procesy, które już teraz mają miejsce, one bardzo przyspieszą w ciągu tam najbliższego miesiąca czy dwóch miesięcy, że tak na dobrą sprawę ten cały finał nie jest wykluczony jeszcze w tym roku. Zgadzam się z tym. Podałam ci kiedyś takie daty do zapisania w jednej z naszych rozmów i to będzie właśnie ten czas, w którym będziemy bardzo ostro sortowani. Może bliżej tych dat umieść je na antenie, no ale mówię, to będzie czas, w którym my będziemy po prostu przechodzili mega metamorfozę po całej linii. W tym momencie też wchodzimy praktycznie od 20-21, to tuż po pełni zaczyna się taki okres czasu, no będziemy na tak zwanym ostrzu noża jechali. Będą nas bombardowali mnóstwem, ale to taką ilością różnych informacji, żebyśmy z tego kotła byli w stanie ciągnąć cokolwiek pozytywnego, to trochę będzie ciężko, a więc to też jest bardzo ważny czas teraz, żeby się energetycznie przygotować do tego, żeby sobie przede wszystkim nie dać namącić w głowie, żeby człowiek znalazł w tej burzy piaskowej te ziarenka, które są niezbędne dla niego. Fajnie, bo to będzie burza piaskowa, która po prostu będzie sypem wszystkiego. A w tym
tym momencie jest czas ujawnienia. No dobrze, obserwujmy więc, obserwujmy. Dzięki za informację, na pewno niedługo znów otrzymamy od Ciebie, mam nadzieję, następną partię. I pozdrawiam serdecznie i do następnej rozmowy, Asiu. Trzymaj się ciepło. Dziękuję pięknie, nawzajem, pa pa. Pa, pa.